W piątek wernisaż nowej wystawy malarskiej w Starym Ratuszu. MOK tym razem pokaże ekspozycję Stanisławy Sierant, która obchodzi dwa jubileusze, a ukaże na niej świat pomalowany wieloma barwami. Artystka, która będzie obchodziła 50-lecie swojej pracy twórczej i równie godny jubileusz 80. urodzin, która pokaże nam tu jak gdyby retrospekcję swoich prac z ostatnich lat o różnorodnej tematyce, bo będą to zarówno obrazy traktujące o naturze, która nas otacza, jak i o ludziach, o aniołach, o różnych porach roku, o zmienności świata. Tak więc będzie można podziwiać całe spektrum jej pracy twórczej. Nie jest to artystka związana z MOK-iem, jest związana z Ośrodkiem Kultury w Człuchowie. Urodziła się w Kruchowie, nieopodal Gniezna i można powiedzieć, że po prostu trafiła do nas, zgłosiła się, zapytała o możliwość zorganizowania takiej wystawy i jak najbardziej przystaliśmy na to, gdyż malarstwo w MOK-u jest dziedziną, która się bardzo prężnie rozwija. Na wernisaż zapraszamy w piątek o godzinie 17 do sali wystawowej Starego Ratusza.